Witam serdecznie na kolejnym gniocie, dzisiaj jest niedziela, czyli oczywiście za żadną robotę się nie biorę, a chodzę sobie, zajdziem po lesie, już trochę czasu chodzimy, dzisiaj się zapowiada długi spacer, bo temperatura jest minimalnie dodatnia, dzięki czemu woda w poidłach nie zamarza, także nie trzeba co chwilę tam kurom, królikom wymieniać, dolewać, gejszą kaczką przede wszystkim, bo one to co nie zjedzą... To oczywiście muszą popić. Także dzisiaj na spokojnie. Spacerek zaraz Edziu mnie łowali, już mi tu piruety kręci, ale jak wiadomo, taka temperatura to dla niego jest wymarzona. Ma pięć razy więcej energii. Po podwórku latał w tej z, z powrotem. Wyszliśmy do lasu i też cały czas lata, ciągnie, szuka energii. To on ma niespożyte ilości. Właśnie jak jest zimno, bo jak jest ciepło, to ma dużo mniej. I tradycyjnie, jak to przy niedzieli, trochę podpowiadam na Wasze komentarze. Przed chwilą trochę przejrzałem. Dużo się pojawia pod wczorajszym filmem. A propos schodów na strych, że to można samemu zrobić samemu wyspawać. No pewnie można, jak ktoś umie spawać a ja to w życiu nic nie spawałem. Także nawet spawarki nie mam. No to także to by była słaba opcja. No coś się będzie szukało używanego. Były komentarze, że można by antresolę sobie zrobić z domu i schody. No. Można by, można, mi się to się bardzo podobają takie rozwiązania, ale wiecie, no z jednej strony na pewno duże koszty, nie wiadomo jak tam ze stropami, z tego co pamiętam, to tam w tych stropach to jeszcze normalnie taka słoma, nie słoma, no taka jakaś szczeciną tam jest to ocieplane, nie wiem czy to by się dało tak tam obrobić, żeby to się wcale nie obaliło do środka ten sufit, to jedna rzecz, ale druga, tak się pozastanawiałem, w sumie to po co mi? Dla mnie powierzchnia tego domku to i tak jest wystarczająca w zupełności. W dwóch pokojach naraz się nie da siedzieć, na dwóch łóżkach jednocześnie nie da się spać, po co mi dodatkowe pomieszczenia. Tyle co mam w zupełności wystarcza. Znaczy, pomieszczenia to by się przydały, ale takie magazynowe, wiecie. Piwnica, normalne schody na strych, żeby tam też można było trzymać. Tak jak kiedyś myślałem, to jest mi się wydaje niegłupia opcja, żeby jak kiedyś coś inkubować jakieś wiecie, gęsi, kaczki, nawet, nawet kury to strych jest dobrą opcją, bo jednak w domu to, to trochę hałasuje, a na strychu jest w miarę stała temperatura. W domu to ta temperatura się buja. Się napali w kominku, to jest gorąco, się nie napali, przez noc wygaśnie. To jest chłodnie, a inkubatory jednak nie lubią takich różnic temperatur. Jakie w miarę, stała się raz ustawi, to i ona w tym inkubatorze nie lata. Więc to by była, mi się wydaje, dobra opcja tam zrobić, może nawet odchowalnik tam zrobić, bo to w domu to też wiecie, trochę przeszkadza, hałasuje, pachnie, a na takim strychu na ten pierwszy tydzień dwa swojego życia, to by miały luks. No tylko wejście musi być oczywiście normalne już tam. Ktoś się pytał, czy myszy na strychu nie poprzegryzają kabli? Nie, no nie poprzegryzają, bo te wszystkie kable są w takich specjalnych rurkach poprowadzone. To myślę, że nie ma opcji, żeby one to przegryzły chociaż już tam nie słyszę żeby coś latało po tym strychu uspokoiło się perełka zrobiła tam swoje porządki się śmiałem bo tam jak pan elektryk robił to perełka tam zaglądała dopingowała pewnie czyściła przed pole przed tymi myszami Edziu, znowu coś zwęszuj. Ja se narty muszę kupić jak z zim teraz chodzę w tym mrozy bo w mrozy no, jak jest zimno, no bo no patrzcie zwiększy coś to ciągnie a ciągnie obalić się można tak to za mnie spaceruje się źle, ale no jak zwęszy coś żywego, to nie odpuszcza. To trzeba być przygotowanym. Jeszcze wiecie, ta smycz się wyciąga, i na końcu jest takie szarpnięcie, jak się już rozpędzi. Trzeba mu albo robić krótszą wtedy, albo coś pomyśleć, jak to rozwiązać. No. Strasznie jest spragniony kontaktu z innymi zwierzakami. Jak widać, i tam coś wywęszył, bo nos miał cały czas przy śniegu. No i tak, no to już widać po nim, że coś tam. Coś tam zwąchał. A propos tego koguta, który padł, najstarszego u mnie, było sporo komentarzy. No, szkoda, kilka było komentarzy, że może on był trochę starszy już jak do mnie trafił. Ja wiem, może wiecie, to była jedna z pierwszych kur, która była u mnie na bazie, także ja tu wtedy w ogóle pojęcia nie miałem, ale wydawał się młody. Dobry był kogut, szkoda jego, no ale co zrobić? No tak się zdarza. Odpukać póki co tych padnięć. Nie mam dużo, a nawet bym powiedział, że mało, no na tyle sztuk. Rzadko się to zdarza, ja się tylko obawiam, żeby to nie był początek jakiejś wiecie, choroby, epidemii w stadzie i tak dalej. Na, no, że raz na jakiś czas jakaś sztuka padnie, to jest to jak najbardziej naturalne. No. I u ludzi to się zdarza. I ludzie w różnym wieku umierają, jedni młodsi, drudzy starsi, niektórzy bardzo młodo, niektórzy nagle, niektórzy w wypadkach. No i u zwierząt też tak bywa. No czasami. Czasami jakaś sztuka padnie. Z przyczyny mogą być najróżniejsze. Mogła się zatruć, mogła się tam zatkać, jak to się mówi. Wole mogły się zapchać. No w możliwości jest masa. Mogła być jakaś wada. Podobno kury czasami zawału po prostu dostają. Może, może też przemar z tym rozy były i go to tak wysłabiło. No przyczyn może być masa, nawet pisaliście, że można by z nim pojechać na sekcję zwłok. Wiecie co, no, jakby teraz padła jeszcze odpukać jakaś kurka jedna, druga, no to bym tak zrobił, no ale jak pojedyncza sztuka, to nie będę cudował, też nawet nie wiem, gdzie tu w okolicy można by coś takiego zrobić, no ale jakby były kolejne takie przypadki, no to na pewno bym poszukał i tak zrobił, żeby znaleźć wtedy przyczynę a przy pojedynczej sztuce to ta przyczyna może być, wiecie, taka bardzo. Jednostkowa, także myślę, że póki co nie ma to większego sensu. No, ale jakby się powtarzało, no to na pewno, na pewno bym tak zrobił, bo to mogą być różne rzeczy, to mogą być błędy w diecie i tak dalej. No, najróżniejsze. O, taka ciekawostka, nie wiem czy udało się nagrać, ale Edziu zakopuje za sobą, tylko poza podwórkiem. Na podwórku nie zakopuje za sobą. Taka ciekawostka, pewnie da się to jakoś wytłumaczyć z perspektywy psiej natury. Dlaczego tak się dzieje? Czy że jak się czuje, że jest u siebie, to nie zakupuje, a w gościach to wypada posprzątać po sobie? Trochę osób pisało, żeby w Lublinie naładować do pełna akumulator, niech się tam całą dobę naładuje, żeby nie padł. I mam do Was takie szybkie pytanie, jakby ktoś mi mógł w komentarzu tutaj napisać, czy można ładować ten akumulator, tak wiecie, nie wyjmując, po prostu na wyłączonym wszystkim, podłączyć ten prostownik, jak on normalnie jest w samochodzie i tam dobę ładować, bo to by było dużo prościej niż wykręcać ten akumulator, szczególnie, że sobie już Lublina pod chałupę podstawiłem, także kawałek przedłużacza, jakby nie padało, albo nawet jakby padało, to by się tam pod maskę to dobrze wsadziło. No i niechby się tam ładował cały dzień. Także jak ktoś wie, bo ktoś mi kiedyś mówił, że jak tak się ładuje, to, to coś tam się może popsuć, ale to chyba jakieś komputery, elektronika. W Lublinie tej elektroniki to przecież nic nie ma. Także myślę, że nie powinno to przeszkadzać, ale wolę się spytać w razie czego. O, są dobre wieści, bo rozmawiałem z bratem, mówił, że mi przyśle parę takich urządzonek, bo mu zostały, bo on tam sobie gdzieś po chałupie rozprowadzał internet. Takie, że się pod router podpina i można na podwórku sobie ustawić i to jakby powiela sygnał. A to fajna sprawa by była, dlatego, ja się na tym kompletnie nie znam, ale że podobno nawet jak się chodzi z telefonem, to wiecie, on sieci nie zmienia, tylko zmienia sobie te urządzonka, z którymi się łączy, ale mógłbym zrobić ze dwie kamery gdzieś dalej od chałupy i by miały zasięg i wtedy można by na ten karmnik przy lesie zrobić taką kamerę, wiecie, z monitoringu, co nagrywa, jak jest ruch, to by była... Super sprawa. No i wtedy, wtedy nie byłoby tak tylko, że jak ustawię kamerę, to tam wiecie, 10-15 minut się ponagrywa, coś się nagra albo nie nagra. Bo tak yy, ostatnio ustawiłem tam na kaczniku gęśniku, bo już było tych ziaren. No ale niestety tam kamera stała z pół godziny, to nic nie przyleciało w tym czasie. No ale jakby tak była całą dobę, to naprawdę fajne okazy pewnie można by było nagrać. Bo nieraz mi się zdarzy, wiecie. Zobaczyć, ale zanim wezmę kamerę, zanim to, zanim tamto, no to już dawno polecie, ale tak jak z tą czubatką czy coś. No to by była fajna sprawa. Także jak to by się udało rozciągnąć i kupić jeszcze ze dwie kamerki takie, co by po Wi-Fi mi nagrywały i nagrywały te filmiki, to można zrobić. Nawet to w lato by mogło być. W lato to do karmników pewnie nie będę sypał, ale wtedy by się jakieś pojedło zrobiło i zobaczyło co tutaj przylatuje do mnie. Szybka aktualizacja na temat tych przepięknych koszulek. To mam już numer telefonu, ale że dzisiaj jest niedziela, to nie będę tam zawracał głowy. Niedziela jest od tego, żeby odpoczywać. A ten, na dniach przedzwonię i może będzie jakaś aktualizacja w tej sprawie, czy da się takie zamówić, bo dostałem masę wiadomości, maili i tak dalej na Messengerze, na Instagramie, na wszystkim. Ja naprawdę bardzo przepraszam, ale już odkąd zaczęły mi przychodzić te. Adresy do wysyłki kalendarzy. O, właśnie, kalendarzy też na dniach wyślę. No może jutro się udać, bym zaadresował. Jutro albo pojutrze, chyba pojutrze jest długo poczta czynna, to wtedy sobie można iść przed wieczorem, nie ma kolejek. Yy, o czym to ja mówiłem? No, masę tych dostaje wiadomości. Przepraszam, że na większość nie odpowiadam, ale odkąd przychodziły mi te adresy. To yy, pogubiłem się w tym wszystkim. Tam przeglądam, czasem mam masę nieprzeczytanych, przeczytane, bo mi się odkliknęły, a ich tak naprawdę nie przeczytałem. No przyszło tego tam setki i mnie trochę w tym wszystkim zakopało, a ja jestem taki, wiecie, no, nie bardzo lubię spędzać cały dzień, czy tam pół dnia nawet przed komputerem czy telefonem. Także tak pomału tam je odkopuję, co mi się uda, to czasem odpiszę. Jak komuś nie odpiszę, to nie znaczy, że nie przeczytałem, po prostu wiecie, lecę dalej. Ale bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa, tyle miłych słów dostałem, że, że aż mi głupio, no i też często nie odpisuję, no bo, bo nie wiem, co mam napisać, no. Co tu będę dużo gadał. I przy okazji, no to czasem się już zdarza, że jak gdzieś się wybiorę z lasu, a raczej wybieram się rzadko, to... Ktoś mnie z filmów pozna i czasami jest zdziwiony. Wiecie, na filmach pan taki wygadany, a w życiu taki gbur, mruk, nie umie się odezwać. No ale co ja wam dużo powiem, odkąd rzuciłem robotę, tam w robocie to też za dużo kontaktu z ludźmi nie miałem, ale odkąd rzuciłem, to już prawie w ogóle nie mam. Ostatnio się złapałem na tym, bo była tak parę dni, brzydka pogoda, lało. To, to sąsiad nie zachodził na kawkę, a dzisiaj już był. O, ale nie zachodził na kawkę, to się złapałem na tym, że przez parę dni, na tydzień, jedyne dwa słowa, jakie powiedziałem do żywego człowieka, to było: „kartą i dziękuję. Także wiecie, to tak wynika. Bardzo mi miło z tego powodu. Tu w ogóle jestem zaskoczony, że takie sytuacje czasem mają miejsce. Bardzo mi miło, no ale wiecie, ja to tak, yy, no jakby to ładnie ubrać słowa. No nie, Niezwyczajny jestem do tego, żeby żeby z kimś w ogóle rozmawiać, więc mogę zachowywać się dziwnie. Trochę z filmów możecie mnie znać innego, ale wiecie, na filmie to ja gadam do tej mojej kamerki. I teraz poruszę kolejny temat. No, się tak długo zastanawiam, jak to ubrać w słowa, żeby powiedzieć to, co myśli głowa, bo dostaję dużo też wiadomości, maili, żebyście chcieli przyjechać, odwiedzić, wpaść, coś pomóc, zatrzymać się na parę dni i tak dalej. No, bardzo to jest miłe, no, ale wiecie, no. Ja nie dlatego się wyniosłem na pustkowie do lasu i tutaj sobie siedzę sam, dlatego że bardzo lubię być pomiędzy ludźmi i poznawać nowe osoby i tak dalej. Jest to bardzo miłe, ale wiecie, no to się zrobi kiedyś jakiś zlot, ognisko, może, o tak jak był zlot na 10 tysięcy super wyszedł. No, a też tak, żeby nie przyjeżdżać z bomby czasem, no bo to różnie. Czasami człowiek ma jakieś plany, coś do roboty, nie wiem, mówiłem się z sąsiadem, że do niego podejdę, coś pomogę, i potem takie głupie sytuacje, że wiecie, ktoś podjedzie do chałupy, o, cześć, oglądamy Cię, no co powiem, no cześć, fajnie, ale ja idę na razie. No tak głupio, nie? Także na spokojnie, na wiosnę czy w lato, może zrobimy jakieś ognicho, albo jakiś taki mały zlocik grilla, no tak jak był na 10 tysięcy może już nie w chałupie, może gdzieś tu nieopodal tu są takie miejsca nawet blisko na wynajem, że można tam wiecie wiaty, stoły, naczynia są, miejsce na ognicho można by taki zlocik sobie zrobić. Tak nawet myślałem może by to połączyć z jakąś atrakcją może bym udało się namówić kogoś. No różni ludzie mają czy kanały, czy się znają. Właśnie a propos hodowli kur, czy ziół może jakiś taki mały wykład. Może ktoś by pokazał właśnie na, na tych, na prawdziwych okazach. Może ktoś, kto zna się na grzybach, by zrobił jakiś taki wykładzik. No takie pomysły chodzą mi po głowie żeby właśnie zrobić taki zlocik połączony z takimi warsztatami. A propos właśnie hodowli, ziół, grzybów i tym podobne, i tym podobne, wiecie, darów lasu. No oczywiście ja bym tego nie prowadził, bo ja się guzik znam. Ale może by się udało kogoś namówić, kto ma dużą wiedzę na ten temat, by wpadł i się z nami nią podzielił. Także, także takie pomysły chodzą mi po głowie, ale to oczywiście w cieplejsze miesiące. Trochę w ostatnim tygodniu było tych filmików o o ptakach, o sikorkach, o karmnikach, o tej karmie i tak dalej. Dużo tam rad dostałem cennych, bardzo dziękuję. Coś może dzisiaj nawet przysiądę na internecie, pozamawiam jakieś fajne rzeczy im do jedzenia. Może by w końcu się udało trochę innych gatunków sprowadzić do tych moich karmników. No ale to na spokojnie, coś się porobi. Bo tak myślałem o tym karmniku, który jest dalej od chałupy, że tam takie bloki tłuszczowe, takie mocno zbite, to by były dobre, no bo tam nie będzie mi się chciało codziennie latać po drabinie, chodzić, żeby im dosypać trochę słonecznika. Także tam raczej takie bloki tłuszczowe bym wkładał. A może pomyślę, może się zrobi, albo się kupi taki duży karmnik, bo ten jest trochę mały. Gdzieś by się zrobiło większy, bo pisaliście, że do orzechów to dzięcioły na przykład lubią przylatywać. No ale ten to jest malutki, tam niewygodnie by pewnie było dzięciołowi. I zrobić taki z wysokim dachem, jak mam koło chałupy. Tylko właśnie gdzieś przy lesie daleko od domu to może bardziej takie dzikie, bardziej strachliwe. Strachliwe te gatunki ptaków by się zlatywały. Ale tak przeglądałem te komentarze, się trochę pośmiałem, bo ktoś pisał, że sikorki to nie, nie był świadomy, ale potrafiąc zjeść inne ptaki, jak tak można i że to bardzo niedobre są, no. Słuchajcie, taka jest natura, tak działa, no. Kura, jak złapie mysz, to też nie ma dla niej litości. No tak to wszystko jest skonstruowane. No słuchajcie, nawet Edziu, żeby go nie uczyć od małego, to on też by sobie pewnie chętnie kurki zajadał, a kurczaki to by brał na dwa gryzy. No tylko wiecie, Edziu jest mądry i go się nauczyło, że tak nie wolno. I się słucha i tej granicy na całe szczęście nie przekracza, ale też znam historię, że naprawdę ludzie mieli psy po parę lat, które chodziły z kurami, a któregoś dnia coś mu się przestawiło w głowie i położył całe stado albo pół i pozaduszał i na kupkę. Także nigdy pewności nie ma, bo zawsze ta natura, ten zew natury może się odezwać. Dlatego no, obserwuję, ile mogę, jak tam nawet chodzi za kurczakiem albo coś, to go wołam, żeby. Żeby tak nie robił, żeby czasem, tak wiecie, chodzi, chodzi sobie za kurczakiem, a kiedyś go nie chapnął, No ale to się nie zdarza. No zdarzyło się, że z budy go wyniósł w zębach, ale wyniósł, położył i on sobie poleciał. Także tam już się przestraszyłem, ale nie było źle. Edziu, ciągasz mnie po tych gałęziach, ja sobie oko wykole i potem nie będę widział, jak złożyć gniota i co. I nie będzie jutro wtedy. Także no taka jest natura. Jeden zjada drugiego, drugi trzeciego, trzeci czwartego. Sikorka tam jakiej się uda, to i pewnie małego ptaszka jakiegoś zje, a sikorka jakiś większy, tego jeszcze większego, złapie kotko ta lis, a lisa samochód. No i taka to jest kolej rzeczy. Tak się z wami zagadałem do tej kamery, że wcale ścieżkę zgubiłem. Gdzieś tu przez gęstwinę się przedzieramy. Znaczy gęstwinę na szczęście nie taką bardzo, bo jest zima. Ale nie wiem jak tu przejść teraz. Edziu, nie wykol mi oka. O jakie ładne świeże ślady. Ciekawe, co to za zwierzątko. Edziu, chodź. Postawisz tu łapę obok. Widzicie, to nie Edzia. Edzia są dużo większe, a te takie mniejsze. Ja to jestem mózg. Trochę się zakręciłem z tym Edziem i mówię, kurczę, nawet nie wiem, w którą stronę jest baza. Ale znalazłem swoje ślady, to mówię, pójdę po śladach, to gdzieś tam w tym kierunku, co już tam poznam drogę, będę. No i tak sobie idę. Tylko patrzcie, te ślady są w tą samą stronę, co ja idę, czyli bardzo genialnie. Tak to mogę w koło chodzić do jutra. A propos tego koguta, co padł, to najlepszy tekst, jaki słyszałem, to, że bocianek go załatwił, bo robi przewrót pałacowy i chce przejąć po nim dowodzenie. No. Bardzo możliwe. No. To jest takie ich królestwo, stado. Pewnie też mają tam swoje intrygi, przepychanki, swoją politykę, swoje stronnictwa. No i teraz bocianek dorasta, młoda krew. I chcę przejąć schedę. Coś w tym może być, bo bocianek najprawdopodobniej jest spokrewniony z malutką, czyli niekwestionowaną królową kurnika. Do tego po swojej stronie ma krzywulca, ale stoją za nim bardzo duże siły, które może wezwać. A mianowicie gęsi i kaczki są po jego stronie. Także w razie jakiegoś przewrotu przeciwko niemu skierowanego, to on może wezwać posiłki z zagranicy, które tutaj zrobią porządek i z powrotem go intronizują na króla Kurnika. W średniowieczu też bywały takie historie, że wiecie młody książę, ale wychował się na obcym dworze może mieć wsparcie za granicy i to daje mu jakąś przewagę w walce o tron. Edziu, czy ty się kiedyś zmęczysz? No już chodzimy i chodzimy, nogi mnie bolo, gumiaki to już mnie całkiem przemarzły, a on tak samo lata jakbyśmy wyszli 3 minuty temu. No. Nic się nie może zmęczyć ten pies. Jeszcze za piłką lata pół dnia. Pójdzie się z nim na spacer. To lata jeszcze więcej. Oj, można sobie wyrobić kondycję przy nim. No i bardzo dobrze, bo wiecie, były święta, Sylwester, dieta zawieszona. To chociaż trochę ruchu będzie. No ale niebawem trzeba będzie do niej wrócić, bo Wielki Post będzie szedł. O, to też dobra okazja sobie zrobić jakieś takie postanowienia. Także pewnie niedługo dieta wróci, ale na razie to jeszcze karnawał. Wyszliśmy na główną drogę przez las, bo tak przy okazji chciałem powiedzieć, czasem się pytacie, czy nie mam problemu z dojazdem w zimą i tak dalej, ale jak widzicie, lód co prawda jest, ale na zimówkach to nie ma problemu z przejazdem. Trochę są kolejny w zimę, szczególnie trzeba uważać, żeby sobie gdzieś nie odbić zderzaka, ale poza tym to nie ma problemu, bo jak tutaj widać na załączonym obrazku, Trochę samochodów tutaj dzisiaj, dzisiaj, no dziennie jeździ, bo parę domów jest dalej w lesie, także ludzie jeżdżą codziennie do pracy. Czasem ciągnik też widać tutaj po śladach, także droga jest zawsze przejezdna. Może raz miałem problem dojechać do szosy, ale jakoś się udało tam na 4-5 razy się rozpędzić i się wyskoczyło z tego, ale wtedy to tak przymroziło porządnie, takie lodowisko było. I to był dzień, że tutaj na szosie, to z rok temu czy dwa lata temu było, tutaj na szosie... 4 czy 5 osób zginęło w wypadku. Tu zaraz za moją chałupą ja byłem wtedy w pracy, a zaraz tu za laskiem helikopter lądował wtedy. Sąsiad opowiadał także, no taka była wtedy ślizgawica. Ale w taki normalny dzień zimowy, czy nawet jak śniegu popada, to zawsze, zawsze jak gdzie siadę, to już jakiś ślad jest na tej drodze. Dobra, Edziu, wracamy. Miałem ambitny plan, żeby cię zmęczyć trochę dzisiaj. Może minimalnie to się udało, nie jakoś bardzo, ale żeby bardzo go zmęczyć przy takiej pogodzie. To prędzej ja się zamęczę. Także dobra, starczy Edziu. Dzisiaj tych kilometrów trochę ich natrzaskaliśmy. Tak się Edziu zmęczył. Prosto ze spaceru wróciliśmy. Edziu, to się ładnie nie klepi. To może byś bałwana z tej piłki ulepił. Co? Jakbyś tak ładnie pokręcił, to jest nadzieja. No powodzenia. Łoperełka, to się wylatałaś dzisiaj? Nawet nie zarejestrowałem, że ty wyleciałaś. Jak byliśmy na spacerze. Bo była w domu, tylko podejrzewam, że jak smyczy szukałem czy czegoś, to wyleciała, wtedy drzwi były uchylone. A co tutaj słychać? No jutro sprzątanie, to się wybierze tu trochę tej ściółki z wierzchu, co jest zawilgotniała, się wymieni na świeżą. Dużo kur dzisiaj w kurniku niechętnie bardzo wychodzą przy takiej pogodzie, bo. Jest taki mokry śnieg, on się pomału topi, wilgotno. Jest. Jeszcze peryliczki to najchętniej, a reszta to tutaj aby przy kurniku zaraz się chowa. A jak tam jajka nosicie? Bo jest tych jajek dzisiaj dużo i tu są. A tu jeszcze siedzi jedna pannica do wieczora to cię przycisnęło. Bo cianek to nawet nosa nie wyściubi dzisiaj. Taka pogoda malutka na bank też nie. Malutka, gdzie jesteś? Ło tutaj. A kurki twoje poszły, co? Szara kurka i wszyscy, a malutka tutaj. Ona też nie lubi brzydkiej pogody. O, i w tym gnieździe jeszcze dwa jajka. Tylko kurczę, w tym gnieździe taki jest minus, że te maluchy cały czas tam siedzą, bo tutaj się lubią chować. No wiecie, nie wieje, pewnie cieplej. I zawsze co takie, o, umorusane te jajka stąd. O, a brat jak dzwonił, to powiedział, że przecież w skodzie była taka sprężarka fajna, i mówi, że ona dobrze działa. Zaraz spróbuję ją podłączyć. Zobaczymy, czy tu dalej schodzi powietrze. Coś schodzi, ale wygląda, jakby coś było. No, zobaczymy. Może by się udało jutro zajechać na tą wulkanizację i to zrobić. Nie jest źle. Przykręciłem to ło. Tutaj potencjometr działa i pokazuje ponad jedną atmosferę. To nawet jakby tak było, a całą noc przecież stał. Czyli nie schodzi, także schodzi. Może jest gdzieś gwoździk, może coś i się tak pomału sączy. A zobaczę, czy to działa. Podłączę ten i może się dopompa do dwóch. Chociaż się dopompuje, może będzie prędzej schodziło. No ale zobaczę. Podłączone do gniazda zapalniczki i buczy I coś tutaj rośnie elegancko. Dobra, niecałe dwa to nie jest już źle. Nie chcę za mocno, bo jak jest jakaś dziurka, żeby się nie powiększyła. O, wspaniała sprawa. Przykręcimy koreczek. Nie jest źle. Wygodne to. Minutka i napompane. A patrzcie, tego ja tu szukałem tego urządzonka. Pompowałem się, kręciłem. A on jeszcze nie skończył w piłkę grać. Teraz gada, idę do niego, to wiecie, przestał się patrzy na mnie, ale tak to cały czas tutaj latał. Edziu, to ja się nie dziwię, że ty tyle jesz i się nie robisz gruby jak perełka. Albo jak ja. Jak ty tyle potrafisz wylatać. No patrzcie, on żre dużo. Nie powiem. Nawet za dużo mu daje niż powinienem, podejrzewam. No ale to, to je, u ruchu niego się nie kończy, no. I tym pozytywnym akcentem ja się z Wami żegnam. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć. No w końcu się trochę wylatał, ale to trzeba było jeszcze z dobre pół godzinki w piłkę z nim pograć.